drodzy, witam was oficjalnie serdecznie na naszej kolejnej edycji konkursu Le Chef Senor. Dzisiaj mamy taki luźny dzień, żebyście się trochę zaklimatyzowali tutaj, poczuli jak u siebie. Przebieramy się za 3 minuty z powrotem tutaj i losujemy stanowiska startowe. Śmiało, śmiało, pomieszaj tam. Piąteczka. Zajknij, zaraz pokażę wam jak usuwa się oście szybciej. Sprawdzam zawsze rybę kilkukrotnie. Powiedziałem szczerze, że dzisiaj te jednak emocje są bardziej pozytywne, wręcz ekscytacja, że mam okazję się tu pokazać przed takimi szefami, przed takim jury. Starałam się właśnie trzymać się lokalności, trzymać się tych borów dolnośląskich, ponieważ ich bogactwo jest niesamowite. Smakowo jest o wiele lepiej i tego się trzymam. I każdy na swoje stanowisko może powoli sobie wejść. Dobre, brawa, panie Dana. Życzę wam wszystkim powodzenia. Liczymy na sporą ilość fajnych, może ciekawych, nowych technik na talerzu. No i przede wszystkim na ten smak, który dla nas zawsze jest najważniejszy. Czas, tak. Spóźnienie kosztuje cię minimum 2-3 miejsca w dół. Więc jest to bardzo, bardzo istotne, żeby właśnie zawodnik jadący na finał przygotował się odpowiednio czasowo, tak? I nie przekombinował stalerzem, bo przeważnie te zaawansowane techniki potem bardzo mocno wpływają właśnie na tą pracochłonność, a niekoniecznie efekt na talerzu jest taki, jakby chcieli. Sos mango, marchew, chili. Postawiliśmy zupełnie z tej parafii, ale poza tym wydanie nie najgorsze. Bardzo fajne, gdyby nie utopione. Pamiętamy, tak? Proteina maksymalnie 50%. Jak jadę na konkurs, wziąłem 2 godziny, to nie pokazuję proteiny w jednym kawałku jak smażona ryba, tylko robię, nie wiem, robię krokiet. Robię rybę w tempurze. Pokazuję moje techniki, które udoskonalają wasz talerz, tak? Jak się nie ma podstaw dobrych, to nie ma co dalej kombinować w górę. Od tego poziomu trzeba zacząć, żeby dojść tutaj. Więcej treningów, słuchajcie, na pewno dla was. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za waszą ciężką pracę i wkład. I czekamy na wynik. No to podąży laureatki, a jest nią Weronika Góryno ze Śląsku Gastronomicznej Zmiany. Brawo, Weroniki! W tym roku poziom był, rzadko kiedy spotyka się tak dobry poziom, nawet u profesjonalistów, a co dopiero mówiąc o uczniach szkół gastronomicznych. Nie było słabego uczestnika, wszystko naprawdę trzymało poziom, było dań kilka, nawet bym powiedział wybitnych, także tym bardziej jestem z narybku dumny, można powiedzieć.